sobie po prostu poradzę. To chyba już coś. Ja mówię to o wszystkich muzykach, którzy po prostu nie mają chleba, nic kompletnie nie ma, zero jakiegokolwiek grania. Muzyk jest od grania, lekarz od leczenia, a mają przeprowadzenie wywiadów. Drodzy Państwo, nie przekwalifikuję się teraz na górnika, bo jest nie potrafię. Nie przekwalifikuję się teraz na kierowcę zawodowego, bo nie potrafię być kierowcą kita. Tak, ale też my to powie, to my chcemy ratować życie, zachowując własne życie. Czytam najnowsze informacje, panie doktorze. Rzeczpospolita dotarła do takiego oto newsa, że znalazła się ustawa covidowa i że dostaniecie dodatki. Ustawa przewiduje, że prócz sankcji za nieprzestrzeganie zakazu stałej epidemii będą dodatki do wynagrodzeń, dostaną je lekarze walczący na pierwszej linii frontu. Co pan na to? Ja osobiście uważam, że dodatki do tych pensji naszych podstawowych, które wiemy doskonale, że są niskie, mówimy przede wszystkim o personelu, który będzie pracował na pierwszej linii, czyli również w mojej ocenie powinni dostać to pomocnicy, to znaczy salowe sanitariusze, oni są pominięci. Pominięci są osoby z tak zwanego pierwszego poziomu zabezpieczenia, lekarze, pielęgniarki, ratownicy, którzy biorą czynny udział w walce z pandemią, ale nie pracują na drugim bądź trzecim poziomie zabezpieczenia. Więc ja osobiście uważam, że w momencie, kiedy nie jesteśmy w stanie zapłacić ludziom